Na pewno jest też taki trend w telewizji, nie tylko TVN24, ale w ogóle, jeżeli chodzi o telewizje informacyjne, że te telewizje są bardziej na luzie, prawda? Są mniej sztywne niż kiedyś. Czy u was to jest tak, powiedzmy, programowo, czy sami staracie się trochę wyjść do takiego zwykłego człowieka? Zdecydowanie realia telewizyjne się zmieniły, odkąd pojawiły się telewizje informacyjne. My jesteśmy telewizją informacyjną na żywo. Dla nas samych jest to największa szkoła dziennikarska, jaką sobie można wyobrazić, bo tutaj nie tylko trzeba mówić, wiedzieć, o czym się mówi, wiedzieć, co trzeba powiedzieć i jak to zrobić, ale też trzeba, no niestety, wyglądać. Widzowie bywają czasem okrutni, oceniają nas niestety tylko przez pryzmat wyglądu, co bywa dla nas bardzo przykre. Ale rzeczywiście ten dystans pomiędzy dziennikarzem a widzem bardzo się skrócił, od kiedy mówimy w sposób naturalny, od kiedy w momencie, kiedy zdarza nam się jakaś wpadka, jesteśmy w stanie dzisiaj szczerze o tym powiedzieć, szczerze przeprosić i szczerze przyznać się do błędu. Nie ma nic gorszego niż udawanie, że słabości nas nie dotyczą, że jesteśmy odporni na, nie wiem, rozśmieszanie nas czy wybuchy emocji pod tytułem płacz, bo i to się zdarza i czasem nas ciśnie w gardle, ale myślę, że rzeczywiście, jeżeli my pokazujemy, że też mamy ludzką twarz, że w naszych żyłach też płynie krew, a nie beton, to widz wie, że po tej drugiej stronie ekranu nie siedzi cyborg, tylko taki sam człowiek jak i on. I być może wtedy inaczej nas postrzega, nie taką panią umalowaną, która tam posadzą ją, wiesz, przeczyta wiadomości, które jeszcze na dodatek pewnie ktoś jej napisał. Nie, dzisiaj nie ma w telewizji miejsca na tak zwanego prezentera, czyli taką osobę, jaka kiedyś istniała, zapowiadająca programy, wiesz, za chwilę będzie sport, za chwilę dziennik telewizyjny. Nie, my dzisiaj nie zapowiadamy, my nie odczytujemy, my... Tworzycie, współtworzycie przynajmniej. Jeśli prezentujemy, to prezentujemy napisane przez siebie teksty. Nikt nam nie mówi, że mamy zadać takie czy inne pytanie. Nikt nam niczego nie narzuca. Dzisiaj telewizja jest takim zbiorem indywiduów, prawda? Jest formą autorskich przekazów i takich okienek, w których pojawia się osoba i ona wypełnia to okienko sobą i jak wypełni, no to widzowie to ocenią. Czy im się to podoba, czy nie? A twoja największa wpadka? Moja największa wpadka? Największa wpadka, jaka mi się przydarzyła, to w momencie, kiedy Kuba Porada, czytając któregoś poranka artykuł o zwierzątkach, bardzo chciał mnie rozśmieszyć i mu się to rzeczywiście udało. Numer był taki, że jest godzina 6:45, Kuba czyta artykuł o zajączku i kotku, które się sobą zaopiekowały i ten zajączek pomiział łapką tego kotka i one tak się naprawdę ze sobą bardzo zaprzyjaźniły. Czytał to tonem, jakby właśnie przyjechał Barack Obama do Polski i naprawdę nie mogłam wytrzymać, a to zawsze tak jest, że sami to znamy na przykład ze szkoły, prawda? Jak nie wolno się śmiać, to wtedy najbardziej nam się chce śmiać. I numer był taki, że ja miałam czytać skrót informacji. I w tym momencie Kuba mówi, wiesz te zwierzątka, a wiesz jak się nazywa pani weterynarz, która opiekowała się zwierzątkami? Ja już płynę, już naprawdę nie mogę wytrzymać. A on mówi, Mariola Wydra. I wtedy popłynęłam kompletnie, tutaj Niagara czarna, po prostu z tuszu, wszystko mi spłynęło. Nie przeczytałam oczywiście tego skrótu, który zaczynał się od informacji o Gudzowatym. I niestety nie zaistniał w tych wiadomościach. Bardzo jest mi przykro, przepraszam pana Gudzowatego. Nie byłam w stanie dalej czytać. Jeszcze jest taka rzecz, że widzowie nie wiedzą pewnych rzeczy. Ja potrafię czasem opanować śmiech, ale tego dnia się nie dało, ponieważ cała reżyserka parsknęła śmiechem, widząc, że ja nie mogę wytrzymać. I to mi nie pomogło. Po prostu parsknęłam razem z nimi. Witam serdecznie widzów WPTV i pozdrawiam ich bardzo serdecznie, wakacyjnie i słonecznie.